To takie ciekawostki z mchu i paproci. Przenosimy się na włoską Monzę, przenosimy się na piątą rundę. Kto tutaj wygra? Czy będzie to piekarczyk, czy będzie to Susek? Na razie start wyścigu potencjalnie pod dyktando kierowcy Ferrari. Nie, Susek tutaj absolutnie nie będzie mieć żadnych możliwości wciskania się w tym momencie. Próbował Białkowski tutaj od wewnętrznej do tego zakrętu. Jest kolizja pomiędzy Alfą Romeo a Mercedesem, ale ostatecznie chyba bez uszkodzeń i Mercedes górą. Słowa znaczeniu, to znaczy 7-8 od Alpiny mógłbym się w tym wyścigu spodziewać, nie byłoby to zaskoczeniem, a w tym momencie pierwsza dwójka stwierdziła: dobra panowie, mamy swoje tempo, my sobie odjedziemy, powalczymy sobie ze sobą razem, jakby się coś miało wydarzyć, a w tym momencie Białkowski, kapitulacja, za sprawą oczywiście systemu DRS Red Bull. W przypadku jakichś dziwnych safety carów i tym podobnych rzeczy, jeżeli kierowca zastosował się do tego, co było w dyrektywie, no to uważam, że na spokojnie da się to odwołać, bo nawet w przypadku safety car, no to on po prostu nic w boksie nie straci, ani tego typu rzeczy czasowych. A w tym momencie Vampir nam się z sesji wycofuje i już mamy pierwsze zameldowanie się samochodu bezpieczeństwa. No i mamy restart, Red Bull w tym momencie prowadzi nam stawkę, może te patenty faktycznie ktoś znalazł, jeżeli chodzi o tą resztę stawki. Piekarczyk nie próżnuje, już tutaj próbuje, a nie, to Susek nie próżnuje i próbuje powalczyć już z kierowcą Ferrari. Widzimy w pierwszej szykanie, w retifilo może się to zakończyć, ale na szczęście ani jeden, ani drugi nie chcieli tego wyścigu kończyć już w pierwszej szykanie. No, za to w momencie z przodu Mercedes wycofał nam się kierowca Astona na wyjściu właśnie z tej pierwszej szykany. De La Roggia, do kogo będzie należała wewnętrzna teraz dla piekarczyka, teraz dla Suska. Panowie naprawdę na limitach sobie zostawiają to miejsce, ale potrafią. Tempo przez wypalanie baterii to było tempo jego możliwe do spełnienia. Na ten moment widzimy walkę McLarena i Williamsa w pierwszej szykanie i bardzo ładnie tutaj się przewinął, zawinął kierowca Kaczorowski. No i czy drugie dołożył, już nie pamiętam tak szczerze, bo tam mogło być przy zielonym stoliku ewentualnie coś rozegrane. A w tym momencie ogromna walka kierowcy Williamsa z swoim samochodem i już skrzypek pod łokieć wykorzystał to wszystko, rozbite skrzydło Red Bulla, obrócony bolid. Atakuje już na tym od razu wznowieniu i Kacper Piekarczyk, który też nie czekał, zaatakował od razu i w tym momencie mamy walkę. No. Kto to dobrze wymierzy i kto w dobrym momencie oczywiście tutaj będzie wiedzieć, kiedy trzeba będzie użyć systemu DRS, to znaczy kiedy być przydętą, a kiedy być polującym, na ten moment zmienia nam się i w tym momencie wycofał, więc no tak naprawdę jak na ten moment nie ma komu robić punktów, ale w tym momencie widzimy Marciniak kontra Białkowski, także no dwóch kolegów, jakby nie patrzeć, pojedynek i chyba na tym wszystkim będzie korzystał Marceli Gajewski, który w tym momencie zabiera się właśnie za Alpinę, która na pewno straciła troszeczkę tego całego tempa, tej przyczepności. Które stracił, może kierowcy jakieś dziwne strategie podejmą, że zostaną, tak on zrobił ten błąd, albo ewentualnie mechanicy się najlepiej spiszą, a w tym momencie korzysta na tym uślizgnięciu MKX-a, który uderzył właśnie w Niemirowskiego. Niemirowski trochę tutaj po drzwiach, po trawach. Też tutaj ci nie pomogę, ty jesteś lepszy w te klocki, ja to mogę tam opowiadać o latach 60., 70., 80. No właśnie to te lata były, jeżeli chodzi o zdobywanie tytułu, jeżeli byłyby możliwości, 50., 60., 70. maksymalnie. Ale tam jeżeli chodzi o włoskich, no to kojarzę jedynie Ascariego. No a w tym momencie w retifilo widzimy Red Bull próbuje, a w tym momencie Seba niestety stracił panowanie nad samochodem i się osuwa w stawce, bo wycieczka na... I poza mamy tor... Mercedesa i Alpinę. Mercedes. Bo w tym momencie jeszcze nie będzie wyprzedzania przed nią startu mety. Tutaj rzucało troszkę na boki kierowcę Red Bulla, ale wydaje mi się, że to jest niezbyt długa przygoda na tym pierwszym miejscu ze strony kierowcy z Milton Keynes. Bo Susek już 0,2 będzie za nim, już do pierwszej szykany. Może jeszcze nie, ale wydaje mi się, że do De La Roggia, czyli drugiej szykany, tam raczej wyrok zostanie w najbliższym czasie wykonany. Seba tu jest z Fetelem i tutaj jeszcze z Gajewskim.
Tam w ogóle ktoś spada, tak, ktoś tam się przesuwa. Brawo, za dużo i patrzmy w takim razie na przód, bo ojej, w tym momencie piekarczyk wyprzedza nam Klaudla. I w tym momencie już na dyfuzorze Białkowski go atakował, ten też już na dyfuzorze McLarena, więc panowie mogliby sobie w tak zwanym międzyczasie skrzynie biegów to wymienić, to w bardzo dobrym, sprawnym czasie, mieliby na to troszkę momentów. No w tym momencie rzucało dosyć kierowcę Alfa Romeo, więc on nie skorzystał, za to już McLaren jest przed Red Bullem. Kaczorowskim, a Białkowskim w to wszystko chciałby się pewnie Marcelli jeszcze włączyć z Ferrari, ale to nie będzie najlepiej. A propos czerwonych, to w tym momencie będzie manewr ze strony piekarczyka. Te skrzydła chyba ciutkę niższe, bo naprawdę dają dużo prędkości. W tym momencie bardzo agresywnie tej panowie jadą. Szczególnie mało miejsca zostawił tutaj kierowca Ferrari Mercedesowi, no ale ten manewr przeprowadzony absolutnie w przepisach i w tym momencie już pierwsza pozycja. Czy będzie tutaj odpowiedź do drugiej szykany? Będzie ze strony Pawła. Wewnętrzna w pierwszym zakręcie, ale już opóźnił hamowanie tej kierowca Ferrari. Absolutnie genialnie to zrobił, jeżeli chodzi o opóźnienie hamowania. No, musiałby tutaj Kaczitka zgarnąć karę, a jestem ciekaw, jak tam z ostrzeżeniami. Zostały nam jeszcze 2,5 okrążenia. Sprawdźmy w takim razie, a w tym momencie walka. No i górą Alfa Romeo. I niestety tak nie jest. W tym momencie traci kolejną pozycję Red Bull. Ale jeszcze nie tak łatwo oddana pozycja. Jeszcze tutaj zamierza trochę powalczyć Bartek o tą 10. lokatę. 9. właściwie. No i jak widać na razie z pozytywnym skutkiem, bo bez problemu na prostej wrócił na 9. pozycję. Że ten manewr mało odpowiedzialny ze strony Mercedesa w Monako troszeczkę pokrzyżował plany i niestety, ale spadł bardzo mocno Mercedes. A tymczasem mamy już kolejny raz w tym sezonie gratulacjone dla Ferrari, naprawdę grazie, grazie. Kacper Piekarczyk po prostu okazuje się, że jest najszybszym jak na razie. A jeszcze tutaj uszkodzenie na koniec, dosyć symboliczne. Pójdzie w koszta. Tak, tak, dokładnie, już tam na pewno by dostali okrzan za to. Ale tak czy inaczej, Piekarczyk, Susek, Kaczorowski, także no, Kaczorowski, proszę bardzo, trzecia pozycja.